Stoimy w miejscowości Łyse przed posterunkiem policji, który został odtworzony w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości, w czasach prezydentury pana Andrzeja Dudy. Warto pamiętać, że wtedy, kiedy rządziła Platforma Obywatelska, kiedy pan Rafał Trzaskowski był ministrem, zlikwidowano połowę posterunków policji w Polsce. Ponad 400 posterunków policji zostało zlikwidowanych, ale też zlikwidowano 1000 szkół na prowincji. Zlikwidowano też ponad 1000 urzędów pocztowych. To był znak czasów Platformy Obywatelskiej. Dzisiaj nie jest łatwo zamknąć szkołę. Zatrzymaliśmy likwidację urzędów pocztowych, a posterunki policji odtwarzamy. Takich posterunków policji jak ten zostało już odtworzonych blisko 120. Prawo i Sprawiedliwość nie godzi się na program Platformy Obywatelskiej zwijania Polski powiatowej. Polska powinna rozwijać się równomiernie. Podczas decydowania o tym, na kogo oddamy swój głos w najbliższą niedzielę, pamiętajmy o tym. Polska powinna rozwijać się równomiernie.